Czym jest załamanie u toksycznej osoby i czy toksyk wyjdzie z niego? Załamanie ma miejsce, gdy źródło poczucia własnej wartości u toksyka przestaje działać prawidłowo. Na przykład jego druga połówka przestaje próbować go, ją uszczęśliwiać za wszelką cenę. Jeśli toks nie ma innych źródeł potwierdzenia i zaczyna czuć, że traci kontrolę nad rzeczami, sytuacjami, które kiedyś kontrolował, to jego fałszywe ego zaczyna się rozpadać. Fałszywa tożsamość, którą zainstalował wokół siebie, była konsekwentnie potwierdzana przez liczne źródła energetyczne, być może przez lata. Kiedy walidacja się kończy, nagle staje przed brutalną rzeczywistością, w której jego fałszywe ja nie jest tak naprawdę za grosz prawdziwe i nie jest już dla nikogo nic warte. Traci swoją tożsamość. Jest to dla niego, dla niej, niezwykle przygnębiające. Toks czuje się, jakby umierał. Boi się jak małe dziecko zagubione w lesie w zimową noc. Traci kontrolę nad sobą i traci poczucie, jak się zachować. Jego, jej maska po prostu się rozpada. I zostaje tylko bezradne, dysfunkcyjne, przerażone małe dziecko. Jednak osoby toksyczne często, gęsto wracają do pełni zdrowia. Znajdują nowe, bardziej wysublimowane sposoby na potwierdzenie siebie. Być może nowego partnera, partnerkę. Ponownie otaczają się kawałkami fałszywego ja i idą dalej. A w zasadzie ślizgają się dalej przez życie.